Murcja. Kolejny etap naszej podróży w stronę Słońca. Murcja to fascynujące obszary o niezwykłej różnorodności krajobrazów, stanowiące południową część hiszpańskiego wybrzeża Morza Śródziemnego. Region zachwyca zarówno malowniczymi plażami, jak i urokliwymi zatokami. Charakterystyczne dla wybrzeża Murcji są także imponujące klify i skaliste formacje. To wszystko tworzy niepowtarzalny pejzaż. Murcja zafascynowała nas i pochłonęła. Spędziliśmy tutaj kilka dni i nadal nie mamy ochoty jechać dalej. Dzień dobry kochani, witamy w kolejnym odcinku naszego vloga. Dlaczego ty zawsze mówisz dzień dobry kochani, a ja nie? Musisz zacząć jeszcze raz. No to dzień dobry kochani, witajcie w kolejnym odcinku. Nie może być tak, że tylko jeden mówi, nie? Gdzieśmy to są, kolejna noc za nami, spania na dziko w Hiszpanii, kamperem. Tak, dojechaliśmy gdzieś mniej więcej poniżej Tora Vieja, na południe jakieś prawie 10 km. Tak, jedziemy ale wybrzeżem tutaj od strony właśnie Alicanty. Tak, zawsze mi przerywa, nie? Nigdy nie mogę skończyć. Jak? Capo? Jak Capo Roig, Reig, taka miejscowość, ale znaleźliśmy się tu zupełnie przypadkiem. Słuchajcie, bardzo miła niespodzianka samego rana. Notabene pies po spacerze odmówił posłuszeństwa, zrobiła 3 km. I ja byłam na spacerze, słuchajcie, zeszłam, a tu idziemy przez takie całe widoki, tak, miasto, nie? Miasteczko, takim pięknym klifem, gdzie zrobiona jest tak spacerówka, nie? Taka, jakby to powiedzieć, taki deptak wzdłuż klifu, no widoki, powiem wam, superanckie. Tak, zaraz wam to pokażemy, także zapraszamy na kolejne przygody. Może nie zwiedzanie, a dokładnie przygody. No i tak to się, kochani, prezentuje. Dzisiaj taki chłodniejszy dzień, czyli nie 22, a 19. 19 stopni. Wcale nie jest chłodny. A w oddali jest to całe miasto. Idziemy jeszcze na dół, w stronę tej kamienistej plaży, wybrzeża. Ładnie. Już słoneczko wychodzi, tak. Tam właśnie w oddali całe to miasteczko. No tutaj ładniej widać już to miasto, nie? Aha. Spoko. A tam jest ciekawostka, bo tam jest jakiś militar. Radar jest, no radar. Strefa militarna, podejdziemy. Zobaczymy sobie. A jeszcze dalej chciałam powiedzieć, że stoimy obok takiej mini wieży, która została wybudowana, bo tutaj nawiedzali bardzo często dawniej piraci tą miejscowość, zobaczmy, nie? No pokażemy to też wam. Jest to tak przy okazji, niechcący stanęliśmy tam. Piękna jest ta woda, bo jest bardzo niebieska taka. Takie oto klimatyczne przejście w tunelu. No i słuchajcie, tutaj znajduje się ten obiekt militarny, to jest jakaś chyba wystawa broni. Jakaś łódź tutaj jest. I obok ta konstrukcja radarowa. Jakiś pomnik tutaj mamy. Tienda de José Luis Morejón. Tak, i tam z tyłu jest wejście. Pies się pilnuje tutaj. Militarny piesio. Militarny piesio.
dole widać ten port. Marina. Cabo Roig. Cabo Roig. Cabo Roig. Cabo Roig. Słuchajcie, tak przepięknie tu jest, także super, no. Warto zwiedzić to miejsce, miasto. No, pewnie na 8 grudnia, a tu tak. Mówię. 19 stopni, my jesteśmy stopni. W swetrach, ale tylko dlatego, że wiatr tutaj bardziej wzmaga i stąd ten sweterek. Rano spacerowałam w podkoszulku, więc... Jednostki małe raczej, takie luksusowe, lokalne bardziej. No i tutaj, kochani, znajduje się ta wieża przy parkingu. Z XVI wieku. O kurczę. Tak, podglądali tutaj, czy piraci nie napadają miejscowości. Tak, fajna, bardzo ładna. Dawnych czasów. Palemki dookoła. Tutaj taka kotwica. Ale to pozamykane dzisiaj. Bo ogólnie jest to miejscowość bardzo turystyczna, a wydaje nam się, tak z rozpatrzenia się tu, że jest to dzielnica chyba dosyć droga. Taka droga i bogata, i te jachty to właśnie tego domostwa tu raczej wszystkiego wokół. No, przejedziemy, to pokażemy wam te uliczki. Jeszcze inne uliczki. Jest tu czyściutko, naprawdę, wszystko, tak, naprawdę ślicznie. Jest. Tak. I moc odpoczywający. No dobra, to odpalamy furę i jedziemy pranie robić, tak? Tak, tylko wiesz co, mogliśmy wziąć tablet może? No już mi się nie chce wysiadać. No i tutaj jak zwykle posiłkujemy się przeważnie aplikacją Park4Night. Tak, szukamy takich miejsc. W przypadku lavadora, czyli pralnie. Mniej więcej kosztuje to 4 euro. To też około zależy, 4 euro tutaj, tak, w tym sezonie. Ile kilogramów prania. I podobnie 3-4 euro kosztuje sekadora, czyli suszarka. Suszara. Dzielnica Sztos. Przyjemnie taki dzień, nie za ciepło, nie za zimno. No, także dzielnica jak w Kalifornii. Bardzo to wszystko jest podobne. Czyściuteńko, spokojnie. Zadbane ogrody, przepiękne domy. Pokaż ten dom, no, tu. Popatrz, to jest piękne. Ładne takie. To na sprzedaż było. To? Tak. Coś kupisz? Nie, na pierwszą metę bym nie chciała. I tak byśmy się zanudzili. No, z reguły patrzcie na ograniczenia, też są 30 km na godzinę, nie? W takich, tak, w takich miejscach trzeba uważać. Zamieszkanych to około 30, maksymalnie 40 na godzinę. O, super to dana architektura. Małe urozmaicenie, pomarańczowo. Bordowe. Od czasu do czasu jakieś flagi powiewają też, no bo to święto było wczoraj. Tak, konstytucji. Święto konstytucji. No co, kochani, to będziemy prać. Tu jest za 5 euro myjnia. Także bierzemy się za robotę. Się trochę tego nam nazbierało. No, także taki experience z praniem. Mops będzie prał. O, jedna jest wolna. Może się uda. Najpierw musimy kasiorkę sobie rozmienić. Na próbniaki. Jesteś bogaty. Purchase ma monetę. Poczekaj, nie mam kieszeni. Cała mopsowa. Mops. To która bierzemy? O, chyba w końcu, nie? Selekcja twarda, będą dwa prania. Bo tu jest tak, że macie na 30 stopni wybór, nie? Tak. Patrzcie. Albo na 60. 30 albo 60. A szkoda, że nie ma 40. Nie ma pośredniego programu, tak, więc weźmiemy 30 na te syntetyczne i na ręczniki. Syntetyczne. 60 na
60 na te takie, wiesz, mocniejsze, a 30 weźmiemy na jakąś kurtkę czy coś takiego. No. Selekcja gaci. No, czas trwania to tak pewnie z 30 minut pranie i z 10 minut suszenie. Kochani, dzisiaj Wam nagramy taką rutynę, co prawda nie od samego rana, ale robimy sobie sałatkę na śniadanko. Tam, jakbyś pokazał, gotują się jajeczka na twardo, no, do tej sałatki. Dokładnie. Pomidorsy, tu są ogórasy i normalna kapusta i ogólnie będzie to, jak to mówią w Hiszpanii? Salada de mixta. Salada de mixta. Taką, którą pamiętamy, ja pamiętam z czasów, kiedy jeszcze tu przyjeżdżałam wcześniej. A tu parzy się nam herbatka i tak. To jest herbatka ziołowa. Nasz nowy nabytek, jak się nazywa? French press? Tak, French pressa sobie zafundowaliśmy, bo stwierdziłam, że chyba najłatwiej będzie się nam mogło tak robić herbatkę i kawka jest pyszna z tego, słuchajcie. Dokładnie. Także polecam. Niestety nie udało mi się znaleźć całego bez plastiku, bo tutaj w pokrywce jest taki plastikowy kawałek, no ale reszta jest wszystko szklane i metalowe, także robimy sobie pyszne śniadanko, awokado, tu będzie jeszcze trochę dyni, tak. Jak to się mówi? Buka. Jak to się mówi? Lekki miszmasz, ale pyszny miszmasz. A pod spodem jeszcze jest marchewka. Taką kupiłam już gotową, tartą. Spoko, jajca się robią. No, to dobrze, nie się gotują. Kochani, teraz się już, że tak powiem, przyzwyczaiłam, albo próbuję się przyzwyczaić, żeby Wam powiedzieć, jaki mamy dzień. Dzisiaj jest niedziela, kolejna. 10 grudzień, godzina 11:09 i mamy 18 stopni. Tak, wiem, jemy późno śniadanie, ale my tak zawsze jemy.
A w ogóle to dzisiaj chcę Wam powiedzieć, że uczymy się robić tu zakupy. Dokładnie. Bo jest tu inaczej. No, próbujemy szukać takich produktów w miarę organicznych, bio. Próbujemy sobie znaleźć nasze niektóre smaki, serów i nie tylko. Więc, no bo zapasy niestety z Polski w większości się skończyły. Także owocki, warzywka, robiliśmy zakupy, ale powiedzmy sobie szczerze, że na razie tak wszystko było trochę na wariata, nie? No. Teraz już mniej więcej ogarnęliśmy, co jest w sklepach. Słuchajcie, jest tu wszystko, jak się dobrze poszuka. Jedyne, czego mi brakuje, to chleba, nie? Takiego jak nasz. No i co? Jaja ugotowane. Sałatę tu już mamy, trochę dużo tego wyszło. Będzie z octem jabłkowym. Dolane trochę olej lniany. A do tego, słuchajcie, jeszcze wrzuciłam orzechy pekan i taką mieszankę. Czekaj, co tu jest? Słonecznik, sezam, chia, jakieś wszystkie pestki. Co tam jeszcze szukasz? No, trochę soli. Tak. I cyk. I trochę, to jest sól też. I trochę pieprzu. I oliwusia. Tak, i oliwa. To jeszcze zapas z Polski. A co ta kruszynka też by chciała? A, no właśnie, zjadłaś suchą karmę i dalej idę do rzeczy. Co tam ona? Jest. I co? I mamy jajeczka. Robimy cyk. I zaraz sobie nalejemy herbatkę, czekajcie, bo mamy oczywiście dużo rzeczy, a mało miejsca. Ale to nic, trzeba sobie w życiu radzić. I uwaga, nakładamy. Będzie jajeczko na twardo z majonezem jeszcze z Polski. Czekajcie, bo tu nakładający musi się jakoś uporać z tym. Tak, duża porcja sałaty dla Konradusia daty. Czekajcie. Miało być pięknie. A wyszło jak zwykle, ale najważniejsze co? Zabawa tu się teraz. Dobre? Mhm. Ale ważniejsze, żeby smakowało. Pycha. Także... Jedzonko wygląda luks. Będziemy wcinać dużą porcyjkę. Samo zdrowie. Dzięki teraz. Więc życzcie nam smacznego. Rec. A tutaj odbywają się zabawy mopsowe. Na razie. Dziwko, o jest. Mops w podróży. Proszę o. Zaczepiała pana przy śniadanku. A teraz jest szalona zabawa, tak? A przy okazji widzicie, jak Konrada obcięłam. Dziwnie. Maszynką. Pokaż dziuba. Panie. You like it? Bardzo ładnie. Podoba się mopsik? Coś wyszło. Na pewno lepiej niż było, tak? Oj, jaki ptytulak piękny. I miłość straszna. Miłość i wykupianie. Tak. Już troszkę przeszła głupota. Tak, przedtem było większe szaleństwo, nie? Ale ogonek oczywiście zobaczcie. Działający. O Boże, jaki słodziak jestem. No, Medi. Dobry piesik. Kochamy mojego mopsika. Także idziemy się jeszcze przejść. Tutaj blisko parkingu jest zaraz ścieżka taka nad morzem. Jak widać, pełno też samochodów wokół nas, głównie niemieckie. Tak, był taki pan u nas i mówił, że trzyma tu kampera na parkingu na lotnisku w Alicante. Ja nic nie wiem, bo byłam w środku. No, ty byłaś w środku. A przylatuje sobie, jak ma wolny czas, tu samolotem z Polski i jeździ wtedy. Bo są tanie linie lotnicze, tak? Tak, do Alicante można tanio jak przylecieć. Jak patrzyłam na loty, to średnio tydzień, w następnym tygodniu na przykład,
to 20 parę euro. Ryanair, nie? Ryanair. 3 razy w tygodniu jest lot, tak, chyba. Nawet więcej. 20 parę euro, jak kupi się mniej więcej z tygodniowym wyprzedzeniem, to tak średnio, to co ile to będzie? Koło stówki? No. W jedną stronę, nie? No. Także tanio. Twoja fryzura? Piękna. Tak, no właśnie. Wzięłam prostownicę. No. Ale wydupczyło korki. Nie działa. Ale za to działa lampka do tak paznokci. Jest. I Konrada, ta maszynka, ale to już wam wspominałam przy śniadanku pysznym zresztą. No, więc także tak, jak umyję, to taki pióropusz na wszystkie strony. No i zobaczcie ciepełko, gaciuszki z Tajlandii od mojego synusia. Zresztą sztosik, bo po prostu są tak wygodne, tak, że... I mopsik też sztosik jest. Mopsik nie ma gaciuszków, no, ale sztosik. No. Nie wiem, czy to będzie dobrze widać, ale... Statki pływają. To jest taka zatoka. Taka zatoka tutaj jest. No i idziemy w tamtym kierunku. Ładne palemki. No mówię, są takie momenty, że jest bezwieczna ta pogoda, nie? Tak, wtedy... jak nie wieje, a jest raptem 20 stopni, tak, to po prostu jest upał. A to chyba, słuchajcie, nie wiem, nie znam się. Daktyle rosną na palmach? Tak, daktyle są, bo na ziemi są porozwalane. Tak, tylko wiecie co, my jemy suszone. To takie słodkie bardzo, nie? Tak, jemy suszone i drogie, a tu... Na ziemi są. A tu są darmowe, tylko trochę dokładnie rozjechane. Dobrze, tak. Odbijamy się. Nasze cienie. Nasze cienie. Są wszędzie tutaj daktyle, kochani. No z ciekawostek takich są zejścia na plażę co chwilę. Tak, ale to ale jest... Ale jest dzika. No, ale to jest zejście, zjazd dla niepełnosprawnych. Ale przejścia dalej ale to już tutaj nie ma. Jest niezagospodarowane dalej. Pewnie dzika było, plaża. Tylko że jest zaniedbane, nie? W tym momencie. Pieski się spotkały, bawią się. I don't know. Międzynarodowe spotkanie na szczycie tak, Mopsa. Wywąchały się. No a tam w oddali port jakiś. Bardzo dużo statków, jachtów. Spróbujemy troszeczkę podejść w tym kierunku. Przepięknie to wybrzeże wygląda i ten port. Idziemy zobaczyć park, nie? Tak, idąc wzdłuż morza tym ptakiem, możemy sobie dojść do takiego pięknego tutaj parku z palmami. Mega. Fontanna, ale wysadzona chyba kwiatami, zaraz zobaczymy. Wow, profeska. Fajne ławeczki takie, no, rzymskie bym powiedziała, co? Fajne. O. Z drugiej strony też jest. Ale ciekawa jest ta fontanna. Tak, wysadzona czym? Palmami chyba. Tak. Nie ma wody, tylko tu jakieś iglaki, tam tak, kwiatki, pelargonie tam są. Tak. I palma obcięta. No takie. Ciekawe, fajne. Wygląda spoko. I w koło palemki i pełno kwiatów. Urocza brama. Co tam jest? Brama, brama do raju. Smoka. O kurczę. Do toilet. Do toalety. Toalety. Aha. Ale jakie stylistyczne. Tak. Designerskie. Wiesz co? Te płytki, już nic się powtarzam, ale są takie śliczne i klimatyczne. Dodają tak, takiego fajnego uroku, nie? Strasznie mi się zawsze podobało i podoba dalej. Piękne. Ekstra. Asyos. O, widzę, że ktoś tu sobie robi powrót przyjemność. Do przeszłości. Ty, ale fajne to. No, normalnie czuję się jak dziecko.
tyle, że myśmy kiedyś takich zabawek nie mieli, co? No. Chyba jest. Wolę nie rozbujać się bardziej, bo jeszcze fiknę do tyłu. Nie wiadomo, ile ciężaru ta sprężyna wytrzymuje. No, ty jesteś leciuteńka. Jak to było? Ciuchciowo? No. No, a ją kierownicę? Kierownicę masz. Ja muszę usiąść, bo się nie zmieszczę. Tak. A pokaż to z boku, jak to fajnie wygląda. Dzieciaki mają wypasik, nie? Taki oto sprzęt. Uwaga, spróbujemy zjeżdżalnie. Poczujmy się jak ostatnia dzieci. Ostatnia próba, rany boskie. O, jaka gorąca! Czekaj, bo mops idzie za mną. Super. A mopsik? Z powrotem. No. Ona schodami. No, tu bardzo ładna chatka. Zadbana. Hacienda. Hacienda. Cała ulica taka klimatyczna. No i co? Wyjście na pomost tutaj mamy. Idziemy? Tak. Bierzemy. Zobaczymy, co tam ciekawego jest. Fajne miejsce. Balnerios del Mar Menor. Takie zwierzaczki tutaj różne pływają, ale też jakieś, nie wiem, co to jest. I ten pomost jest rozrysowany tu fajnie. Pokazuje, co jest zakazem. No. Między innymi. Pieseły nie mogą niby. Tak, nie wolno. Rowery i inne rzeczy. Na rączki można chyba. No, ale tu wszyscy wchodzą z psami. Tu ma te koniki jakieś. Tak, i słuchajcie, tu jest bardzo płytko, daleko płytko, ale nie da się wejść do wody, chociaż jest ciepła, bo strasznie dużo jest meduz, nie? Tak, no.